Dzień dobry, nazywam się Marek Kamiński. Jestem polarnikiem, podróżnikiem, zdobywcą obydwu biegunów Ziemi. Nasze spotkanie dotyczy pierwszej części kursu metody biegun. Skąd wzięła się ta metoda? Czym jest ta metoda? Spróbuję to Państwu przedstawić. W moim przypadku wszystko zaczęło się od książek, które czytałem w dzieciństwie. I myślę, że te książki, pamiętniki Amundsena, Scotta, Shackletona, był inspiracją i powodem, dla którego wyruszyłem w podróże na krańce świata. Tych podróży było bardzo wiele. W wieku 14 lat popłynąłem sam statkiem bez rodziców do Danii, w wieku 15 lat do Afryki, w wieku 20 lat byłem w Meksyku, później przeszedłem Grenlandię, wybrałem się na biegun północny, zdobyłem biegun południowy. Przeszedłem pustynię Gibsona w Australii i brałem udział w dziesiątkach różnych projektach wyprawowych, z których niektóre kończyły się sukcesem, niektóre niestety kończyły się porażką, z której starałem się wyciągnąć wnioski. I myślę, że jakby z roku na rok, z wyprawy na wyprawę, uczyłem się coraz więcej o tym, jak się nie poddawać, jak mieć motywację, jak wyznaczać sobie zadania, jak podążać za marzeniami, jak sprawiać, żeby te marzenia stały się rzeczywistością. Myślę, że takim punktem zwrotnym też w kształtowaniu się tej metody osiągania celów, którą nazwałem biegun, była wyprawa na bieguny z Jaśkiem Melą. To był bardzo trudny i skomplikowany projekt, w którym brały udział dziesiątki osób, zespół powołanych przeze mnie, lekarzy różnych specjalności, trenerów. I myślę, że gdyby nie właśnie konsekwentny plan przygotowań, gdyby nie właśnie to doświadczenie, które miałem z innych projektów, to ten projekt nigdy prawdopodobnie nie zakończyłby się sukcesem, nigdy nie zakończyłby się dotarciem do obydwu biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. Dość wcześnie zauważyłem, że podczas wypraw warto się dzielić doświadczeniem z innymi, że wyprawy warto robić nie tylko dla siebie, ale jeżeli one mogą w jakikolwiek sposób służyć innym, to tak naprawdę to jest najważniejsze chyba. Podczas wyprawy, samotnej wyprawy na biegun południowy, nie tylko szedłem na ten biegun, ale też zbieraliśmy pieniądze na szpital chemioterapii dla dzieci w Gdańsku. I dzięki tej wyprawie ten szpital mógł zostać wyremontowany, a dzieci szły ze mną, razem ze mną na ten biegun, poprzez stronę internetową, poprzez wiadomości, które wysyłałem nadajnikiem satelitarnym. I dla wielu z tych dzieci to była pierwsza i ostatnia wyprawa w życiu, ale tak naprawdę pamiętam, że kiedy doszedłem do bieguna południowego, to jedynym takim najważniejszym, wzruszającym momentem nie było to, że dotarłem na ten biegun, że go zdobyłem, ale właśnie listy dzieci, które w postaci maili czekały na mnie na biegunie. To było coś, co wywołało niesamowite emocje. Popłakałem się i to były właśnie łzy szczęścia, nie z powodu zdobycia bieguna, ale z powodu treści listów, które wysłały do mnie dzieci. I podczas następnych wypraw zawsze starałem się, żeby moim projektom wyprawowym towarzyszył program edukacyjny. Tak było podczas wyprawy przez pustynię Gibsona, tak było podczas wyprawy przez Grenlandię i tak było także podczas wyprawy z Jaśkiem Melą. Myślę, że to była chyba najbardziej udany projekt edukacyjny, który do tej pory udało mi się przeprowadzić, nazywał się Szkoła pod biegunem. Było to kilkanaście scenariuszy lekcyjnych z różnych dziedzin, z fizyki, z chemii, z geografii, z przyrody. Przygotowaliśmy gotowe scenariusze lekcyjne, które nauczyciele mogli ściągnąć z internetu i wykorzystać podczas lekcji w danym przedmiocie. I myślę, że to było takie
właśnie niesamowite doświadczenie, ponieważ to były lekcje o rzeczach, no wydawałoby się takich statycznych, tak? Takich, gdzie trudno jakby wprowadzić jakiś nowy element, a jednak poprzez łączność z wyprawą, która miała miejsce w tym samym czasie, ponieważ nauczyciele ściągali te lekcje właśnie w czasie naszej wyprawy z Jaśkiem Melą, ta wiedza nabierała takiego żywego charakteru, była w jakimś sensie bardziej atrakcyjna, bardziej zaciekawiała. Można było zobaczyć, że jakby ta cała wiedza wiąże się z realnym życiem i takim ciekawym życiem, konkretnie z naszą wyprawą na biegun północny, ponieważ no, żeby się do tej wyprawy przygotować, też musieliśmy mieć wiadomości z przyrody, z geografii, z matematyki, z fizyki czy z chemii. Nagrodą dla szkoły, która najbardziej zaangażowała się w ten projekt, była łączność z naszą wyprawą, kiedy byliśmy już na biegunie północnym. Cała ta szkoła zebrała się w auli i poprzez system nagłaśniający połączyła się z nami przez telefon satelitarny i przeprowadziliśmy długą i ciekawą rozmowę. To doświadczenie ze szkołą podbieguną było dla mnie bardzo ważne, dlatego przygotowując kolejny projekt, zawsze myślę o tym modelu edukacyjnym i tym razem rzeczywiście wydaje mi się, że wymyśliłem bardzo ciekawy projekt wyprawowy, a razem z wydawnictwem Operon mamy zamiar przygotować towarzyszący temu, bardzo wydaje mi się potrzebny program dotyczący metody biegun, metody sztuki osiągania celów, ale nie tylko, też metody, która uczy motywacji, automotywacji, radzenia sobie z porażkami, wizualizacji, planowania, budowania map drogi. Ale myślę, że do tych szczegółów przejdziemy już w następnej części. Teraz może chciałbym krótko opowiedzieć o tym nowym projekcie i o tym, jak będzie wyglądał towarzyszący temu projekt edukacyjny. Mój nowy projekt to trzeci biegun. Prawie 20 lat temu zdobyłem obydwa bieguny ziemi i tym razem mam zamiar wyruszyć wyprawę na trzeci biegun, stąd nazwa tego projektu. Tym razem mam zamiar wyruszyć z Kaliningradu, czyli dawnego królewca miasta Immanuela Kanta, gdzie znajduje się jego grób i które można powiedzieć jest takim symbolem rozumu, do grobu świętego Jakuba, do Santiago de Compostela, bieguna wiary. Ta wyprawa będzie trwała około 100 dni. Przemierzę, jeśli Bóg pozwoli, jeśli się uda, 4000 kilometrów. I podczas tej wyprawy mam zamiar spotykać się z różnymi ludźmi. Przygotowując się do tej wyprawy, nauczyłem, czy też powtórzyłem sobie parę języków, takich jak rosyjski, niemiecki, francuski i hiszpański, a najtrudniejszy zresztą był chyba francuski. Także podczas spotkań z ludźmi będę się starał rozmawiać z nimi w ich języku, co wydaje mi się jest bardzo ważne dla komunikacji, szczególnie właśnie poza wielkimi miastami, szczególnie podczas spotkań z różnymi środowiskami. Te spotkania będą dotyczyć różnych zagadnień. Myślę, że takim podstawowym zagadnieniem jest to, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, ale też będę się starał w prostych słowach rozmawiać o wartościach, o tym, na czym można budować, co jest dla ludzi ważne, co straciliśmy, czy jakie mamy szanse jako Europa w tym zmieniającym się szybko świecie, co się stało z naszą historią, z naszymi korzeniami. Myślę, że zresztą tych pytań jest bardzo wiele i tutaj nie chodzi też o górnolotne
debaty. Bardziej chodzi o spotkania właśnie z normalnymi ludźmi, których będę spotykał po drodze, o spotkania w kawiarniach, bibliotekach, być może czasem na uniwersytecie. Na samą wyprawę mam zamiar wyruszyć 13 marca. Ta data jest dla mnie symboliczna, ponieważ 13 marca 1995 roku razem z Wojtkiem Oskalem wyruszyliśmy na biegun północny. No i tym razem też 13 marca wyruszę na inny biegun, można powiedzieć w poszukiwaniu trzeciego bieguna, chociaż Camino de Santiago, czyli szlak świętego Jakuba, uchodzi za oś, wokół której, można powiedzieć, zlepiła się Europa. Na końcach tej osi są dwa bieguny, właśnie ten biegun wiary i biegun rozumu. I też idąc jakby tym szlakiem przez prawdopodobnie ponad 100 dni do czerwca 2015 roku, będę spotykał się z różnymi środowiskami, z młodzieżą, z ludźmi wykluczonymi. Być może będę też odwiedzał różne wspólnoty duchowe, mniejszości narodowe. Będę starał się być pielgrzymem, też człowiekiem otwartym na drogę. Cała ta droga też nie będzie do końca zaplanowana, ale właśnie ten element otwartości na drugiego człowieka, na drogę, na to, co jakby jest przed nami, też w tej wyprawie jest bardzo ważny. A w styczniu wystartuje program edukacyjny o metodzie biegun, który będzie składał się z 12 scenariuszy lekcyjnych. Pierwszy scenariusz otwierający program, 10 scenariuszy dotyczących konkretnych kroków metody biegun i lekcja, która będzie podsumowaniem. I te scenariusze lekcyjne będą w trzech wersjach: dla szkoły podstawowej, dla gimnazjum i dla liceum, ale też będzie jakby taki format, gdzie na podstawie wskazówek nauczyciel będzie mógł przygotować własny scenariusz własnej lekcji według tej metody. Wydaje mi się, że ta metoda może być ciekawa dla uczniów, którzy chcą jakby spełniać swoje marzenia, i to mogą być różne marzenia. Marzenia zostania astronautą, piłkarzem, aktorką, czy też osobą, która prowadzi lecznicę dla zwierząt w Australii. Także ta metoda jakby nie jest związana z konkretnym zawodem czy z jakimś konkretnym marzeniem. Te marzenia mogą być całkowicie jakby z różnych dziedzin, od nauki, przez sport, aż do odkrywania granic naszego wszechświata. Wydaje mi się też, że w szkole potrzebne jest miejsce na mówienie o takich zagadnieniach jak właśnie motywacja do życia, do nauki, do tego, żeby nadawać temu życiu sens, jak na przykład radzenie sobie z porażkami, jak wiara w własne marzenia. I te tematy dotyczą nie tylko uczniów, nie tylko dzieci, ale też dorosłych, też nauczycieli, którzy często zmagają się z własnymi problemami, z wypaleniem zawodowym, z brakiem motywacji właśnie, z brakiem czasami poczucia sensu. Także myślę, że ta metoda może przybliżyć czy nauczyć, jak radzić sobie z tymi właśnie problemami. W ramach tego projektu przygotowaliśmy różne materiały multimedialne, prezentacje, konkursy, quizy, także grę multimedialną, a także przeprowadzimy dwa konkursy. Jeden pod nazwą Odkryj swój biegun, który będzie związany z odkrywaniem swoich marzeń, z formułowaniem ich, z próbą znalezienia drogi do ich realizacji.
i będzie związany bezpośrednio jakby z zastosowaniem metody biegun w praktyce, a drugi w poszukiwaniu świętego Graala będzie się odwoływał do jednej z najstarszych legend europejskich, legendy o świętym Graalu, historii, która zaczęła się w średniowieczu i nigdy się nie skończyła i być może uda nam się znaleźć jakieś zakończenie zagadki, która przez wieki fascynowała różnych, bardzo różnych ludzi, którzy właśnie szukali świętego Graala. Metoda biegun powstawała na pustyniach, oceanach, biegunach, ale też udało nam się przetestować ją w praktyce. Z wieloma osobami i też w pewnym sensie w wielu środowiskach. Wszystko zaczęło się od wyprawy z Jaśkiem Melą, po której zorganizowaliśmy obóz dla dzieci niepełnosprawnych, który powtarzał jakby ten trening i te sposoby, te ćwiczenia, które użyliśmy, aby przygotować Jaśka Melę do wyprawy na obydwa bieguny ziemi. I poprzez te lata, które upłynęły od wyprawy z Jaśkiem Melą, konsekwentnie organizowaliśmy obozy i mamy bardzo, jakby bardzo dobrą informację zwrotną. Okazało się, że te obozy oparte na metodzie biegun, oparte też na ćwiczeniach, swego rodzaju przewodnikach, które powstały właśnie w związku z tymi przewodnikach dla prowadzących, które powstały w związku z tymi obozami, sprawiły, że te obozy zmieniały dzieci biorące w nich udział. Zmieniały na lepsze. Powodowały, że dzieci odkrywały siebie, potrafiły radzić sobie z różnymi problemami. I po tych obozach właśnie dostaliśmy bardzo wiele listów, dobrych listów, które naprawdę sprawiły nam satysfakcję. Pracując nad książką o metodzie biegun pod tytułem Odkryj biegun, który nosisz w sobie, ostatecznie doszlifowałem tą metodę. Usystematyzowałem ją, uporządkowałem, dodałem też ćwiczenia napisane przez Joannę Heitmann i w końcu jakby z całej tej mojej drogi przez życie, z tych wszystkich wypraw, wyłoniła się metoda, która składa się z 10 kroków. Metoda, która pozwoliła przeciętnemu chłopcu z przeciętnej polskiej rodziny dotrzeć na krańce świata, dotrzeć na bieguny, ale też zabrać na te bieguny niepełnosprawnego chłopca, Jaśka Melę. Metoda ta składa się z 10 kroków. Krok pierwszy to odkryj swój biegun. Krok drugi to mapa drogi. Krok trzeci to najlepszą praktyką jest dobra teoria. Krok czwarty to wyjście poza schemat. Krok piąty to wizualizacja jako metoda przygotowań. Krok szósty to start. Krok siódmy to droga ważniejsza niż cel. Krok ósmy to dwa bieguny. Krok dziewiąty to nie osiedlaj się na biegunie i krok dziesiąty poznaj samego siebie. Myślę, że teraz trudno byłoby mi jakby szczegółowo omawiać krok po kroku i wprowadzać Państwa w tajniki tej metody. Temu będą służyły następne części naszego kursu, gdzie szczegółowo będziemy omawiali każdy z tych kroków. Teraz może powiem tak ogólnie o pewnej logice, która rządzi procesem zdobywania własnych biegunów. Też logice, która powoduje, że ostatni z tych kroków, krok dziesiąty, staje się punktem wyjścia do tego, żeby znowu wrócić do kroku pierwszego. Odkrycie swojego bieguna to tak naprawdę odkrycie swojego wnętrza, odkrycie tego, co chcielibyśmy w życiu robić, co chcielibyśmy robić na danym etapie życia. Oczywiście czymś innym będzie biegun dziesięciolatka, czym innym 15
czym innym 50 czy nawet 100-latka. Ale na każdym z etapów życia, czy to powołanie, czy przeznaczenie, czy też nasze doświadczenie powoduje, że mamy jakieś marzenia, których nie zawsze mamy odwagę realizować, ale które gdzieś głęboko w nas są i które warto wydobyć na powierzchnię. Krok drugi, mapa drogi, to bardzo ogólna wizja drogi, która prowadzi do spełnienia tego marzenia. Na tym etapie, na etapie drugiego kroku, jeszcze nie znamy szczegółów. Jeszcze nie wiemy, jak będzie ta droga do końca wyglądać, ale na podstawie rozmów z innymi ludźmi, na podstawie własnych intuicji, przeczuć, możemy mniej więcej zbudować mapę tej drogi. Krok trzeci, najlepszą praktyką jest dobra teoria, to już zgromadzenie szczegółów dotyczącej drogi na nasz biegun. Tutaj źródłem może być internet, książki, doświadczenie innych osób. Tak naprawdę to najlepszą praktyką jest dobra teoria, ponieważ jeżeli mamy odpowiedni model świata, w którym przyszło nam działać, w którym chcemy osiągać cele, to ten model, właśnie ta wiedza, to co mamy w głowie, powoduje, że możemy unikać błędu, a życie jest często za krótkie, żeby się uczyć na błędach. Oczywiście, jeżeli już jakiś błąd popełnimy, to warto się z niego uczyć, ale warto starać się przewidzieć jakby różne złe sytuacje, które się mogą zdarzyć, aby do tych błędów nie dopuścić. Krok czwarty to wyjście poza schemat. Nieraz te cele, które mogą nie być standardowe, a przeważnie marzenia nie są standardowe, nie są schematyczne, powodują, że musimy zastosować jakieś inne rozwiązanie, właśnie wyjść poza schemat. Te schematy mogą być całkiem różne, a wyjście z nich może być trudne, bo przez otoczenie, w którym żyjemy, przez to, że człowiek w ogóle lubi myśleć schematycznie, czy nawet nie uświadamiając sobie tego, działa właśnie schematycznie. Dobrym przykładem wyjścia poza schemat z historii podróży jest historia Fridtjofa Nansena, norweskiego polarnika, który chciał przejść Grenlandię w poprzek i przed nim było wiele prób przejścia Grenlandii. Wszyscy zaczynali od zachodniego wybrzeża, gdzie było osiedla ludzkie, gdzie można było jakby wrócić do strefy bezpieczeństwa, do tej strefy w pewnym sensie komfortu. I wszyscy wyruszali w nieznane, na drugi brzeg, nieprzyjazny, gdzie nie wiadomo było, co tych ludzi czeka. No i pod wpływem trudności załamywali się i wracali do bezpiecznego portu. Nansen zastosował dokładnie odwrotne rozwiązanie. Wyszedł poza schemat. Spalił za sobą, w cudzysłowie, wszystkie mosty, chociaż nie zachęcam Państwa do tego, żeby spalić za sobą wszystkie mosty, ale on właśnie wyruszył ze wschodniego wybrzeża Grenlandii, tego niegościnnego, niezamieszkałego, gdzie jakby wyruszając z tego wybrzeża już nie miał po co wracać. Mógł tylko i wyłącznie iść ku nadziei, ku właśnie tym osiedlom, gdzie było bezpiecznie, gdzie czekali na niego inni ludzie. Także tak to wyglądało w przypadku Fridtjofa Nansena, ale oczywiście no, historia podróży, nie tylko podróży po Ziemi, ale też podróży w kosmos, historia nauki, historia odkryć naukowych i w ogóle historia człowieka jest pełna wyjść poza schemat i z każdego z tych przykładów być może możemy wynieść coś dla siebie, możemy się czegoś nauczyć i zobaczenie, zapoznanie się z tym, jak inni ludzie wychodzili poza schemat, może podsunąć nam rozwiązanie, jak wyjść poza schemat w naszej sytuacji. Krok piąty to wizualizacja jako metoda przygotowań. Kiedy już mamy mapę drogi, kiedy już wyszliśmy poza schemat, kiedy już ten powstał, można powiedzieć, taki wstępny plan drogi na nasz biegun,
Najlepiej starać się tą drogę zwizualizować, czyli wyobrazić sobie ją w szczegółach. Nie tylko liczyć na to, że będzie dobrze, że będzie dobra pogoda, że wszystko ułoży się po naszej myśli, ale zacząć sobie wyobrażać w szczegółach właśnie, co będzie, kiedy coś zawiedzie, kiedy zawiodą ludzie, kiedy zawiedzie sprzęt, kiedy zawiodą warunki atmosferyczne, czy kiedy nawet my sami zawiedziemy, ponieważ na przykład stracimy motywację, czy nie damy sobie rady z sytuacją, która nas spotka. I właśnie wizualizacja, czyli znajdowanie różnych rozwiązań tych trudnych sytuacji, powoduje, że modyfikujemy swój plan, że być może bierzemy pod uwagę inne rozwiązania, ale też można powiedzieć w pewien sposób w naszą podświadomość zaczynamy wbudowywać tą drogę na biegun i później jakby podczas samej drogi jest nam dużo łatwiej radzić sobie z trudnościami, ponieważ już jakby wielokrotnie je przeżyliśmy, ponieważ wielokrotnie już znaleźliśmy te rozwiązania, więc nie musimy się zastanawiać i możemy oszczędzić energię też na rzeczywiście trudne sytuacje, z którymi przyjdzie nam się mierzyć. Krok szósty to start. Jest to jeden z takich kluczowych momentów w drodze na biegun. Start to moment, w którym jakby konfrontujemy plan, który zbudowaliśmy w oparciu o wiedzę, którą udało nam się zdobyć, z rzeczywistością, kiedy ten jakby teoretyczny model świata drogi do naszego bieguna konfrontuje się z rzeczywistym światem i z rzeczywistymi warunkami. Mimo tego, że jakkolwiek byśmy się nie starali, często okazuje się, że ten model jest niedoskonały i właśnie na tym etapie te wszystkie braki wychodzą i trzeba też przyjąć, że to jest taka sytuacja normalna, że też za bardzo się nie przejmować. Pierwsze 2 tygodnie czasu projektu to jest taki proces adaptacyjny i nie należy popełniać takiego błędu na tym etapie, żeby sądzić, że tak będzie już cały czas, że jest trudno, nie do końca się dobrze przygotowaliśmy, więc nie damy rady, musimy zrezygnować. I to jest właśnie często na tym etapie startu, w ciągu tych pierwszych 2 tygodni drogi na nasz biegun, jakikolwiek ten biegun by nie był, następuje taki moment właśnie kryzysowy, tak? Czy przychodzi do nas kryzys. I tak na przykład było w przypadku mojej wyprawy na biegun północny, kiedy razem z Wojtkiem wystartowaliśmy z wyspy World Hunt Island. Ja byłem trochę przerażony tym wszystkim, co nas spotkało, było minus 60 stopni. Okazało się, że pękła kra między wyspą, na którą byliśmy, a tym pakiem lodowym Oceanu Arktycznego. I po prostu była szczelina o szerokości prawie kilometra. No i chodziliśmy wzdłuż tej szczeliny, nie mogliśmy wejść na ten lód, nie mogliśmy zacząć naszej drogi. I po paru dniach takiego chodzenia, czekania, ja byłem pewny, że musimy zrezygnować. I wtedy właśnie umysł działa w ten sposób, że przedstawia nam rezygnację jako coś dobrego, że teraz trzeba zrezygnować, za rok się lepiej przygotujemy do tej wyprawy. Często właśnie taki model działania zmienia się w model porażek, że ciągle podejmujemy jakieś próby i ciągle nam się nie udaje, ponieważ jakby rezygnujemy na starcie. Ale Wojtek Moskal, który był dużo bardziej doświadczony wtedy niż ja, powiedział, że nie, że mamy jedzenie, paliwo. Nawet jeżeli nie dojdziemy na biegun, to musimy iść, aż skończy nam się jedzenie i paliwo, ponieważ przynajmniej dzięki temu zdobędziemy doświadczenie, zdobędziemy wiedzę. I często właśnie na tym etapie startu czasami możemy wręcz zmienić jakby cel, do którego dążymy, chociaż na chwilę, po to, żebyśmy nie byli psychicznie jakby pod taką presją, że wszystko albo nic. Albo osiągamy ten nasz biegun, albo rezygnujemy. Nie, warto jakby
spróbować iść dalej, spróbować zdobywać doświadczenie. I to jest właśnie takie płynne przejście do kroku siódmego, czyli to, że droga jest ważniejsza niż cel. Tak naprawdę, oczywiście w pewnym sensie najważniejsze jest osiąganie tych celów, czy ważne jest, ale jeszcze chyba ważniejsze jest to, żeby być tu i teraz, żeby cieszyć się każdym dniem, żeby zdobywać doświadczenie. Także wydaje mi się, że ludzie, którzy tylko i wyłącznie skupiają się na celu, nawet jeżeli te cele w końcu osiągają, to coś jakby tracą z tego życia. W tym kroku siódmym to jest krok, który mówi o tym, że każda chwila jest ważna. Nie tylko te chwile, kiedy osiągamy te wielkie cele, ale właśnie tu i teraz. Ważne jest to, co jest tu i teraz. Krok ósmy to dwa bieguny. Trzeba sobie zdawać sprawę, że osiąganie celów to jest jedna strona medalu. Drugą stroną są porażki. Porażki są wpisane w ludzkie życie. Nie każdy projekt, mimo nawet najlepszych przygotowań, mimo najlepszej wizualizacji, mimo najlepszego planu, nie każdy projekt może jakby osiągnąć swój cel. Nie każda droga kończy się osiągnięciem założonego celu. I ja też w życiu osiągnąłem, można powiedzieć tak, osiągnąłem, czy przeżyłem wiele porażek. Te porażki były różne. Jedną z pierwszych moich porażek było to, że w wieku 5 lat złamałem sobie rękę i przez wiele miesięcy byłem w szpitalu bez rodziców. Jedną z takich drugich moich porażek wielkich to było to, że na studiach budowałem razem z przyjaciółmi jacht i ten jacht przez kapitana Służby Bezpieczeństwa nigdy nie mógł wypłynąć z Polski. I kiedy właśnie przeżywałem te porażki, to starałem się w nich znaleźć coś dobrego i myślę, że to było właściwe podejście. Okazało się, że po wielu latach, że w sumie to złamanie ręki w jakimś sensie nauczyło mnie tego, żeby radzić sobie z trudnościami. Poradzenie sobie właśnie z taką traumą, jaką jest bycie bez rodziców w wieku 5 lat, zaowocowało tym, że poradziłem sobie z samotnością w drodze na bieguny. To, że nie mogłem popłynąć w rejs dookoła świata, spowodowało, że zwróciłem swoją uwagę na regiony polarne, na bieguny i też jakby otworzyło mi inne okno, inną drogę. Także nie podchodźmy do porażek tak, w taki sposób zero-jedynkowy, że tylko sukces jest dobry, a jak porażka, to wszystko jakby złe. Nie, nieraz możemy przeżyć sukces, którego nic się jakby nie dowiadujemy o sobie, a nie o świecie. Sukces, który w jakimś sensie jest pusty i który może prowadzić nas do jakiejś wielkiej porażki w przyszłości, a nieraz właśnie porażka, mądre przeżycie porażki powoduje, że osiągamy na dalszej drodze wielkie sukcesy. Także jakby biografie też znanych osób z różnych dziedzin pełne są takich przykładów tego, jak ludzie, którzy potrafią uczyć się z porażek, potrafią je przeżywać, osiągają nieraz rzeczy, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Zresztą bardzo mi się podoba takie zdanie z książki Antoine Saint-Exupéry, Twierdza. Zresztą ta książka, muszę przyznać, jak wiele innych książek, ale ta szczególnie była dla mnie właśnie inspiracją do budowania tej metody biegu i w ogóle do jakby drogi przez życie. I właśnie w tej książce autor Małego Księcia pisze, że drzewa, które mają dużo światła, którym jakby wszystko jest dane, często rosną bardzo pokręcone i niskie, a drzewa, którym się to światło zabiera, strzelają wysoko w górę. I to jest, mi się wydaje, taka właśnie metafora do tego, że
Ludzie, którym się wszystko jakby na pozór udaje, często nie wiedzą jakby co z tym życiem zrobić, a ci właśnie, którym jest trudno, którzy potrafią jakby w pogoni za światłem ruszać gdzieś dalej, no często zachodzą bardzo daleko. Krok dziewiąty to nie osiedlać się na biegunie. Biegun jest takim szczególnym miejscem na Ziemi, ponieważ po pierwsze przechodzi przez niego oś Ziemi, czyli sam biegun jest nieruchomy, a jakby cały świat kręci się wokół niego. I my też w tej chwili kręcimy się wokół bieguna północnego i południowego, ale też dlatego, że nie można się na nim osiedlić. Biegun to miejsce na Oceanie Arktycznym, które jest pokryte krami. Dno jest, jest to ocean, więc dno jest prawie 4 km niżej niż pokrywa lodowa. I ta pokrywa lodowa jest jakby ciągle w ruchu pod wpływem wiatrów, prądów, dryfu transpolarnego. Także jeżeli nawet znajdziemy się na biegunie, zatkniemy na nim naszą flagę, zdobędziemy go, osiągniemy ten cel, to już kilka godzin później, chcąc czy nie chcąc, zostaniemy jakby zdryfowani w kierunku, w niewiadomym kierunku, znaczy w kierunku, który jest w pewnym sensie przypadkowy. I jeżeli sami jakby nie znajdziemy następnego kursu, znaczy nie wyznaczymy sobie następnego celu, następnego bieguna, to możemy być zdryfowani tam, gdzie niekoniecznie byśmy chcieli. I też biografie wielu znanych osób pełne są przykładów na to, jak właśnie po osiągnięciu jakiegoś wielkiego sukcesu, czy właśnie po osiągnięciu swojego bieguna, jeżeli nie wyznaczymy sobie następnych celów, no możemy znaleźć się w miejscu, w położeniu nieraz bardzo złym. Dlatego tak jak nie można się osiedlić na biegunie, tak nie można się jakby osiedlić na sukcesie. Nie można skończyć swojej drogi na sukcesie. Trzeba jakby z tym sukcesem coś zrobić. Sukcesem czy z porażką, bo tak jak mówiłem w kroku ósmym, te bieguny są dwa, albo sukces, albo porażka, więc jakby warto na tym etapie myśleć, jaki jest następny kurs, co będzie następnym biegunem. I krok dziesiąty to poznaj samego siebie. Myślę, że to najważniejszy krok w tej metodzie. Krok dziesiąty to krok, który mówi o tym, że podsumowuje jakby te wszystkie kroki. Mówi o tym, że z tej drogi, którą przebyliśmy, powinniśmy dowiedzieć się czegoś o sobie, że ta droga przez życie nie jest tylko drogą w zewnętrznym świecie, ale jest także drogą w głąb. Warto na tym etapie, właśnie w kroku dziesiątym, przypomnieć sobie, kim byliśmy w kroku pierwszym, kiedy odkrywaliśmy swój biegun, w jaki sposób budowaliśmy drogę na ten biegun, jakie emocje nam towarzyszyły, w jaki sposób wychodziliśmy poza schemat, w jaki sposób pokonywaliśmy trudności, jak nas ta droga zmieniła. I myślę, że jakby ta wiedza właśnie o sobie i poprzez wiedzę o sobie też wiedza o świecie, w którym żyjemy, jest chyba takim największym skarbem, który jest nam dane nieść dalej, a dalej to znaczy powrót do kroku pierwszego i do odkrycia tego, czym, kim, jaki jest nasz następny biegun. Dla mnie po zdobyciu różnych celów, które sobie stawiałem w życiu po przejściu biegunów, pustyń, po przepłynięciu oceanów, ale też po przeżyciu wielu porażek, bo życie to nie tylko sukcesy, to nie tylko osiąganie celów. Następnym moim biegunem, następnym moim celem jest trzeci biegun, wyprawa z Królewca do Santiago de Compostela. Mam nadzieję, że dzięki wskazówkom, które Państwo otrzymacie przy okazji poznawania metody biegun, będziecie Państwo mogli realizować sami, razem z uczniami, swoje marzenia, będziecie mogli osiągać swoje bieguny, jakiekolwiek te bieguny by były, czy to będzie
umiejętność dawania sobie rady w trudnych sytuacjach, czy też kurs tańca, czy jakiekolwiek marzenie, które jest w Państwu głęboko, myślę, że te marzenia można realizować i zapraszam Państwa do następnych części kursu metody biegun, metody osiągania celów.